Jacek Niesienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Krzysztof Skiba, Bikcy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Spotykamy się z okazji płyty 30 lat z wariatami, płyta podsumowująca działalność zespołu Big Cyc. Tak, to jest absolutna nowość. Właśnie dzisiaj jest jakby premiera. To jest taki mocny akcent kończący długie urodziny Big Cyca. No było co świętować 30 lat. Myślę, że niewiele zespołów, przynajmniej w Polsce, takim stażem może się pochwalić. Urodziny zaczęliśmy już w styczniu. Stwierdziliśmy, że nie robimy jakiejś jednej wielkiej imprezy, tylko po prostu przez cały rok urządzamy serię imprez. Były koncerty nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Graliśmy w Niemczech, graliśmy w Szwecji, byliśmy w Göteborgu, oczywiście dla Polonii, byliśmy w Belgii, pojechaliśmy także do Chicago, wiadomo, duże polskie miasto, dużo tam Polaków mieszka. No i oprócz tego kilkadziesiąt ważnych koncertów w Polsce, między innymi na takich festiwalach rockowych jak Eleven Bike Fest we Wrocławiu, taki harlejowy festiwal, na festiwalu z pewnej dużej stacji telewizyjnej w Operze Leśnej w Sopocie, także byliśmy w Opolu, w amfiteatrze, ale nie na festiwalu Jacka Kurskiego, zaznaczam, bo tam się nie pokazujemy. No, was tak, nie zapraszają, a nie pokazujecie się. Słuchaj, wiesz co, byliśmy w Opolu wielokrotnie. Czy było SLD u władzy, czy Platforma, czy AWS, to byliśmy, natomiast no, teraz się tam w telewizji publicznej nie pokazujemy. Natomiast schodząc z polityki, a wracając do muzyki, właśnie takim mocnym akordem końcowym tych urodzin jest właśnie ta płyta. Płyta bardzo nietypowa, bo wasze utwory są wykonywane przez innych wykonawców. Tak, no to był taki pomysł, żeby może wydać The Best Of, ale 5 lat temu na 25-lecie no był już The Best Of. Wcześniej też było The Best Of. Więc teraz stwierdziliśmy, że to będzie dobry pomysł, żeby zaprosić naszych przyjaciół, którzy dać im wolną rękę, żeby mogli z kompozycjami Big Cyca zrobić, co im się żywnie podoba. Myśmy nie kontrolowali tego naprawdę i wiele zespołów zrobiło to po swojemu, niektórzy blisko oryginałowi, niektórzy zupełnie odjechali. Rozstrzał jest gigantyczny, bo Kobra Nocka, Doktor Misio, Wideo, Jelonek, Olaf Deriglasow, tak, Demono, Wilki, tak, Nocny tak. Kochanek. 38 wykonawców. No to można powiedzieć, że to jest jakby taka płyta w hołdzie Big Cyca. To się nazywa na zachodzie Tribute to, w hołdzie dla, i takie zespoły, no, które są już klasykami, które już zasługują na to, dorabiają się takich płyt. Miło nam, że mamy tylu przyjaciół, którzy chcieli wziąć udział w tym projekcie. Zrobiły się z tego dwie płyty, bo to jest dwupłytowy, podwójny album. Więc najpierw myśleliśmy, że właśnie będzie to kilku naszych przyjaciół, ale później jakby otworzyliśmy się na szeroko na także różne gatunki estetyczne. No właśnie są różne tutaj zespoły, bo są zespoły metalowe, na przykład Hunter, Nocny Kochanek, to jest bardzo popularny metalowy zespół, jest Jelonek. Są zespoły popowe, czyli no, na przykład Demono, Wideo, Wilki. Są zespoły rockowe, czyli Kobra Nocka, Sztywny Palac i wiele innych. Więc te, nawet są hip-hopowcy, nawet jest jeden kabaret, czyli jest bardzo popularny. Też. Wykonawcy z kręgu reggae, ale to wszystko jest Renata Przemyk. No, niewiele jest kobiet rzeczywiście na tej płycie, ale jest Renata Przemyk, która... ciężko było, wiesz, dla kobiety znaleźć piosenkę, którą ona, piosenkę Big Cyca, którą ona mogłaby zaśpiewać, ale znaleźliśmy. Każdy facet to świnia? No właśnie, to byłoby zbyt oczywiste, no poza tym... Wiesz, to jest cover, to nie jest nasza piosenka, to jest cover znanej grupy niemieckiej Die Ärzte, więc to byłoby już cover coveru. Nie, znaleźliśmy, Renata Przemyk śpiewa, nie ma tu nikogo, taką mniej znaną piosenkę Big Cyca, robi to naprawdę fantastycznie, a przekonać się można właśnie kupując tą płytę. Płyta bardzo ładnie wydana, jest tutaj też wasza historia, gruba książeczka, rzeczywiście jest czego posłuchać, jest co pooglądać. A ktoś wam odmówił? Nie, zaprosiliście kogoś, nie było, kto... Nie było takiej nigdy sytuacji. Nigdy wykonawców jazzowych, wiesz, może jazzmeni wam odmówili. Nie, to wiesz co, to nie w tym... To wiadomo, że no, albo przyłączasz się do takiego projektu, albo nie. No, tak. Nic na siłę. Nie było czegoś takiego, żeby prosimy kogoś i ktoś nie miał czasu, czy nie mógł tego wykonać. Po prostu... No, Jana Pietrzaka nie prosiliście? Wiesz, tak zwaną szeptana propaganda była, że Big Cyc taki projekt szykuje, i niektóre zespoły oczywiście zapraszaliśmy. Wszystkie zapraszaliśmy.
ale były też takie zespoły, które właśnie psim swędem dowiedziały się, że taki projekt jest szykowany i się do nas zgłosiły, że właśnie problem był inny, bo wiesz co, na przykład pięć zespołów chciało zrobić Makumbę, no bez sensu, żeby nagle tu pięć wersji Makumby na jednej płycie. Musieliśmy się zamienić w takiego zawiadowcę stacji i wiesz, przydzielaliśmy, no ten numer zajęty, ale proponujemy to i tak dalej. Wiele zespołów miało jakieś swoje ulubione kawałki. Na przykład zaskoczył nas zespół Wilki, Robert Gawliński, że ich ulubionym kawałkiem jest Dres. No taki zupełnie daleki od numer Janosze, Dres i tak dalej. Zabawna subkultura dresiarzy z lat 90. Zdziwiło nas, że właśnie Wilki ten numer chcą zrobić, ale proszę bardzo, mieli jaki ulubiony kawałek i akurat nie był zajęty, więc wiele takich fantastycznych wykonań. Są tutaj oczywiście wszystkie przeboje Miksyca, ale jest też sporo takich piosenek mniej znanych. Myślę, że to jest naprawdę muzyczna uczta dla wszystkich, nie tylko fanów zespołu, ale dla wszystkich fanów polskiego rocka, którzy mogą tę płytę w tej chwili już kontemplować i podziwiać całą plejadę artystów, która się tutaj znalazła. A dla ciebie który utwór Miksyca jest takim sztandarowym, najważniejszym? Jest albo kilka takich utworów na tej płycie, które naprawdę ciary chodzą po plecach. Na przykład wspomniany już przez ciebie doktor Misio, czyli Arek Jakubik, tak, znany aktor reżysera Smarzowskiego. Ostatnio możemy go podziwiać w filmie Claire. Doktor Misio to jest takie twórcze odczytanie starej piosenki Miksyca z 92 roku. Co się okazuje? Ta piosenka jest bardzo aktualna. Ja napisałem tekst do tej piosenki, koledzy zrobili muzykę. W wykonaniu Miksyca to była taka: hej Polacy, złoci ptacy, katolicy i pijacy, romantycy i żołnierze, włóczy kije i rycerze i tak dalej, taka wymienianka. I w wykonaniu Miksyca z lat 90. jest to taki skoczny rock and roll. Natomiast doktor Misio, muzycy doktora Misio zrobili to z tego pieśń, zrobili z tego hymn. I nagle ten Arek Jakubik, który właściwie prawie tutaj nie śpiewa, tylko tak melo recytuje swoim znanym głosem, wydobywa na wierzch ten tekst, który ja sam go napisałem, ale powiem ci, że jak słuchałem tej piosenki, to nagle tak uświadomiłem sobie, powiem teraz coś może Kapotyńskiego, ale że kurczę, jak ja fajne teksty kiedyś pisałem, że wiesz, wystarczy zmienić muzykę, żeby ten tekst nagle nabrał innej, jakiegoś innego kontekstu. Wydobył z tego utworu coś więcej. Coś więcej. I to jest właśnie taka pieśń, Miksyc zawsze był taki rock'n'rollowy, wesołkowaty. Oczywiście bawiliśmy się, mówiliśmy, staraliśmy się też mówić rzeczy ważne dla Polski i Polaków. Bawimy się, ale chodzi nam o ważne sprawy. Natomiast tutaj no, zrobiła się z tego prawdziwa pieśń i co ciekawe, no właśnie, piosenka z 92 roku, nagle mamy 2018, trochę wody w Wiśle upłynęło i okazuje się, że jest on cały czas aktualny, czy jakiś taki chocholitaliec, zresztą ten numer był na pierwszym miejscu kilku stacji rockowych, absolutnie właśnie jakby przez słuchaczy wybrany numerem topowym. Zresztą także my zaprosiliśmy swoich przyjaciół z różnych zespołów, w tym doktora Misio, żeby wykonał ten numer na koniec naszego koncertu w Operze Leśnej. No tam było wiele takich przebojów właśnie żartobliwych, natomiast ten numer musiał być na koniec, bo on był takim mocnym akcentem i był takim właśnie taką pieśnią, która mówi trochę o kondycji Polski i Polaków. A jaka jest dzisiaj kondycja Polski i Polaków? No, słuchaj, myślę, że z jednej strony wydawałoby się, że całkiem niezła, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli chodzi o poziom życia, on też od czasów PRL-u się znacznie podniósł. Ja przynajmniej pamiętam jeszcze czasy PRL-u, czyli kiedy to były kartki na buty i na wódkę. Z tych okolic jest między innymi utwór Berlin Zachodni. Tak, dokładnie. Kiedy musieliśmy handlować papierosami i wódką w Berlinie Zachodnim, bo były tam to byli pieniądze wolnego rynku, którzy później może niektórzy z nich założyli duże firmy. Także oczywiście, no ale to lata minęły, teraz ambicje społeczne są o wiele większe. Już nikt się tym nie przejmuje, że nie ma kolejek i to jest oczywiste. Chcemy dobrze żyć, chcemy żyć na wyższym poziomie i te ambicje społeczne, to jest naturalne, że one rosną. Natomiast no, jesteśmy podzieleni i chyba tak bardzo nie byliśmy podzieleni ani w PRL-u, ani w stanie wojennym. To wynika z jakiejś, wydaje mi się, no, niestety jakiegoś fanatyzmu, który się strasznie rozlał w Polsce i bardzo mnie to smuci, bo to już nieważne, kto ma rację, czy jedna, czy druga strona.
Natomiast jakoś nie pozwala nam się to rozwijać. My powinniśmy... ostatnio graliśmy w Chicago i spotkaliśmy swojego przyjaciela, profesora biologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tenże profesor, który odkrył jakieś... On specjalizuje się w jakichś tam robalach, insektach. Odkrył jakieś robale, o których świat nie wiedział. I polski naukowiec i dzięki temu jeździ po całym świecie, a to jest w Tokio, a to jest w Nowym Jorku, a to jest w Chicago. I właśnie on nam uświadomił jedną rzecz, że Uniwersytet Chicagowski, laureatami, znaczy absolwenci tego uniwersytetu zdobyli 68 nagród Nobla. Jeden uniwersytet amerykański. No ile my mamy laureatów nagrody Nobla, no to tam chyba 5-6, część nagroda pokojowa, część literatura, a tam wszystko takie twarde przedmioty, wiesz, chemia, fizyka i tak dalej. No to wiesz, to wbija w ziemię. I on też powiedział, że po prostu tam jest to wszystko tak zorganizowane, oni tak idą do przodu. My jesteśmy gdzieś naprawdę w szarym końcu. I to mnie martwi, że mamy zdolnych ludzi oczywiście, natomiast mamy jakoś chyba fatalnie zorganizowane życie. Po prostu politycy, ci menadżerowie, którzy powinni zarządzać krajem, fatalnie nim zarządzają. W ten sposób, że właśnie toczą jałowe spory. Dzisiaj toczą się spory, kto co powiedział. Przed chwilą właśnie z panem Czarzastym na ten temat rozmawiałeś, kto co kiedyś powiedział. To jest oczywiście ważne. No, poznaliśmy trochę nieznaną twarz premiera, ale to, ja powiem ci szczerze, że mimo, że bardzo interesuje się polityką i ostatnia nasza płyta, poprzednia, Bikcysa, była bardzo polityczna, Czarne Słońce Narodu, było takie odregowanie tej dojnej zmiany i tego, co robi PiS. Natomiast podobnie jak wielu Polaków, myślę, wyłączyłem się trochę z takiej bieżączki politycznej, bo zauważyłem, że polega można? To można się wyłączyć? Można, to można. Nie dociera do ciebie różnymi kanałami? Mieliśmy wiele fantastycznych... No, wiesz, tak do końca przed tym nie uciekniesz, ja też do końca przed tym nie uciekam. No, ostatnio na przykład szokowały mnie informacja o tym, że prezydent Duda korzystał z botów, czyli z firma internetowa. Ja zresztą nawet tam w okresie kampanii polemizowałem, robiłem sobie jakieś żarty z kandydata na prezydenta, którym był wtedy Andrzej Duda i mnóstwo ludzi ze mną nagle polemizowało, chyba 100 czy 50, 150 osób i okazuje się, że ja polemizowałem z robotami, więc to jest niesamowite. Zresztą powiem ci, że przerażające jest to, że, no, że właśnie życie internetowe, te fake newsy, to jest zafałszowane, no po prostu okazuje się, to mi się wydaje, że to jest jakiś internauta, a to jest robot podszywający się pod żywego człowieka, ale dramat będzie wtedy, kiedy nie kiedy roboty udają ludzi, ale kiedy ludzie zaczną udawać roboty. To może być nawet tematem na piosenkę. No to jest trochę tak, że niektórzy publicyści, że już politycy zachowują się jak boty, czy też piszą jak boty. Trochę w tą stronę powoli to już idzie. Wracając jeszcze do tej bieżączki politycznej, to często toczymy, zamiast zająć się poważnymi sprawami, toczymy takie jałowe spory, że tak, pani poseł Krystyna Pawłowicz coś powiedziała kontrowersyjnego, tak. No i oczywiście przez cały dzień to komentujemy, oburzamy się i tak dalej. Ale chyba też to mówi właśnie po to, żeby był taki oddźwięk, prawda? Dominik Tarczyński podobnie, wyzwie jakieś osoby, jakichś swoich przeciwników politycznych od najgorszych i również też oburzamy się, komentujemy. I tak naprawdę oczywiście za parę tygodni, czy za miesiąc, za rok, to jest tak naprawdę no, bardzo takie miałkie, istotne, jałowe. Oczywiście to ja czuję, że to, jakbym teraz wystosował jakiś apel, żeby zająć się poważnymi sprawami, on będzie bardzo, bardzo naiwny, ale być może on jest ważny jednak, żeby zwrócić uwagę na poważne sprawy, a nie toczyć tą, żeby zauważyć chociażby, że obok tej piany politycznej jest coś jeszcze. O, na przykład jest sztuka, Bikcys wydał płytę, ktoś nakręcił ciekawy film, ktoś napisał ciekawą książkę. A propos książki... Biografia powstaje Krzysztofa Skiby, która się wkrótce ukaże. Tak. Skiba ciągle na wolności, jak będzie się nazywa? Jeszcze na wolności. Wszystkie podtytuły jest Biografia Łobuza. Także poważne sprawy. Wszystkie tajemnice i ciekawostki związane z Bikcysem i nie tylko. Także kulisy telewizyjne. Może cię to zainteresuje. Przecież ja występowałem, prowadziłem różne programy telewizyjne. Między innymi w telewizji. A jak wasz spór Bikcysa z TVP? On się zakończy? Mecenas, pan Jakubowski, wystosował pisma, nawet dwa, było pismo ponaglające.
Oczywiście ona jest bez odpowiedzi, gdzie wyłuszczył nasze racje i udowodnił, że nasze prawa zostały naruszone, że wykorzystano naszą piosenkę do programu propagandowego wbrew intencji twórców. W którym to programie wcześniej występowałeś, będąc jednym z prowadzących? To nie mam znaczenia. Mogłem, wiesz, to, że jak gdzieś tam występowałem w 600 programach różnych, wiesz, i w takich telewizjach, i w Polsacie, w TVN-ie, i w TVP, więc no to, że jestem osobą, która występuje w programie telewizyjnym, nie może wykluczać mnie, czy pozbawiać mnie prawa do tego, że moja piosenka będzie wykorzystana propagandowo. No wiesz, to się tam w języku prawniczym nazywa, bo co innego prawa autorskie, co innego tak zwane prawa osobiste. I tu naruszono prawa osobiste. No mówiąc kolokwialnie, czy najprościej, no nie można wziąć twojego wizerunku, czy na przykład twojej osoby i podstawić pod to jakieś inne słowa, czy jakiś, nie wiem, Wehrmacht maszerujący Wehrmacht i co będzie sugerowało na przykład, że masz jakieś sympatie w stosunku do Wehrmachtu na przykład. Więc to jest tylko oczywiście przykładowo. Natomiast oczywiście odpowiedź telewizji jest negatywna, więc my w tej chwili przygotowujemy się do procesu, chcemy to zrobić poważnie. Mamy ekspertyzę ZAIKS-u, która potwierdza, że nasze roszczenia są zasadne. Oczywiście sprawą dyskusyjną jest suma, więc tam w media szokowały to, że my żądamy miliona. Czy to będzie milion, czy inna kwota, zobaczymy. W każdym razie my zobaczymy, jaka jest praktyka też prawna, orzecznictwo prawne w tej mierze, w tej kwestii. Na pewno chcemy, żeby ta suma była przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No Jacka Kurskiego to może zaboleć. No wiemy, że Jacek Kurski nie jest wielkim fanem, ale tysiące, miliony Polaków są fanami Jurka Owsiaka i tej wspaniałej akcji charytatywnej i na pewno te pieniądze się przydadzą. Zresztą ja uważam, że jeżeli Telewizja Polska przegra ten proces, a wszystko na to wskazuje, to te pieniądze wydane na Wielką Orkiestrę przez TVP będą to pierwsze dobrze wydane pieniądze zarządów Jacka Kurskiego. Bo jak wiemy, on teraz wydaje głównie na propagandę i Zenka Martyniuka, a tutaj pomoże dzieciom w zakupie, pomoże orkiestrze w zakupie sprzętu medycznego, który na pewno w polskich szpitalach się przyda. Słuchaj, we wkładce tej płyty w książeczce Leszek Gnoiński, wybitny dziennikarz muzyczny, pisze, że Big Cyc zawsze zabierał głos w ważnych sprawach. Co dalej? Co z kolejną płytą Big Cyca? Czego możemy się spodziewać w przyszłości? Ostatnio właśnie, tak jak wspomniałeś, były pieśni o Antonii Macierewiczu i Witoldzie Waszczykowskim, który tutaj również w książeczce tej płyty się znajduje. Co dalej? Tak, bo ta piosenka o Waszczykowskim nie była na tej ostatniej płycie, tak. Tylko jest właśnie na tej Viva San Escobar, piosenka o nieistniejącej wyspie, w nieistniejącym kraju i taki mały żarcik. No, nie wiem, dlaczego właściwie media publiczne tej piosenki nie puszczały. Nawet zwolniono jednego dziennikarza, naszego kolegę Jarka Jęszewskiego z Radia Gdańsk, który tą piosenkę puścił. Właśnie za tą piosenkę? Tak, bo puścił tę piosenkę i już tydzień później nie pracował. Puścił ją w nocnej audycji, którą prowadził przez 7 lat i kilka dni później już po 7 latach mu nawet nie podziękowano, tylko nie zwolniono go, patrząc mu prosto w oczy, tylko on na korytarzu się dowiedział, że już za tydzień nie ma tej audycji. Więc czy taka piosenka, która trwa 3 minuty, o godzinie puszczona w radiu publicznym o godzinie 23:30, czy ona mogła zagrozić władzy? No władza, widać, bardzo się tej satyry boi, więc to jest takie śmieszne. No. Zresztą ten błąd Waszczykowskiego też nie był wielki. No, lapsus słowny, pomylił się. Co prawda powiedział, było to zabawne oczywiście, my mamy prawo się z tego śmiać. Natomiast traktowanie tych rzeczy tak serio, poważnie, że się zwalnia ludzi, że się Big Cyca tego tam gdzieś nie dopuszcza do radia, no, to jest śmieszne, żałosne. No ale taką mamy władzę, która nie ma poczucia humoru. Co do kolejnej płyty, powiem tak, szykujemy kolejną płytę z premierowymi piosenkami, bo tu są stare hity, plus właśnie ta piosenka Viva San Escobar. Natomiast ona chyba nie będzie polityczna. Wiesz co, myśmy się już tak politycznie, że powiem nieładnie, wypowiedzieli, chciałem powiedzieć twardziej, ale przypomniałem sobie, że tu Rzeczpospolita to nie wolno. Myśmy się już mocno wypowiedzieli na tej ostatniej płycie, na której zresztą na okładce był Jarosław z Kotem, jak wiesz. I ona była cała politycznie, więc musimy nabrać też takiego dystansu i oddechu. I następna płyta będzie bardzo rozrywkowa. Znaczy,
Big Sis już powiedział, co sądzi o dobrej zmianie i o tej władzy i nie ma sensu robić kolejnej płyty na ich temat, po prostu najzwyczajniej na to nie zasługują, więc kolejna płyta Big Sisa raczej będzie to po prostu siarczysty rock'n'roll. A tymczasem zapraszamy do słuchania nowej płyty, płyty składankowej Big Sisa na 30-lecie zespołu. Czekamy na biografię Krzysztofa Skiby i zapraszamy. Już w listopadzie, niebawem. I zapraszamy na koncerty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Krzysztof Skiba, Big Sis. Dzięki, cześć.